Po raz pierwszy w tym roku wręczane były specjalne statuetki polskich lwic biznesu. Edycja, choć była premierowa, miała także i grudziądzki akcent. Tytuł lwicy biznesu w kategorii rozwój osobisty trafił do Anny Urbańskiej. Głosowało bardzo wiele osób, w głosowaniu wygrała inna osoba, natomiast jury i jurorzy zdecydowali podobno przeważającą ilością głosów zdecydowaną, że statuetka trafi do mnie. Także wygrałam głosami jurorów i otrzymałam lwicę biznesu w kategorii rozwój osobisty. Celem inicjatywy jest promowanie kobiet prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, które z sukcesem łączą pracę z pasją, osiągając ponadprzeciętne rezultaty. Tego typu wyróżnienia mają być dodatkową motywacją do jeszcze lepszych osiągnięć. W zasadzie nie przestawałam działać ani wcześniej, ani później. Plany są cały czas, robimy nowe rzeczy, zajmujemy się nowymi tematami, więc jest to impuls do działania, ale na pewno motywacja i taki fajny element docenienia, bo to każdy z nas potrzebuje gdzieś tam na pewnym etapie usłyszeć, że to jest ważne, co robisz. Grudziądzka lwica biznesu nie zamierza spoczywać na laurach, teraz czas na kolejne działania. W przyszłym tygodniu lecimy do Szwajcarii, mamy taki trening dla wszystkich trenerów z całego świata, master trenerów, więc będziemy dalej nasz struktogram rozwijać bardzo mocno. No i to, co jest takim naszym nowym dzieckiem, czyli miesięcznik rozwojowy, ekspozycja rozwoju. Więcej o działalności Anny Urbańskiej można dowiedzieć się zaglądając do kategorii 1 na 1. Tam można znaleźć szeroką rozmowę z grudziądzką lwicą biznesu.